Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Dodatek Dragonborn. Tutaj mieliśmy taką małą kopalnię, widzę. Zebraliśmy kilka tych kamieni sercowych, więc będzie co zanieść Nelotowi. Ale dalej kontynuujmy póki co nasz soczysty exploring. Myślę, że to jest dobry pomysł. Co my tu mamy na radarze? Jakaś kaplica chyba. To jest to źródło Stalrimu nowe niby. Można też by spróbować w sumie chyba. W sumie chyba tak. Akurat tędy możemy się tam dostać w miarę. Zobaczymy, co nam się jakby odkryje, kiedy wydobędziemy ten Stalrim. Czyżby jakieś tajne przejście? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Mogłyby się odblokować jakieś tajne przejście do jakichś ruin, co nie? Także jeszcze co, wracając do tego cyberpunka, co gadaliśmy ostatnio, to... No ja się cieszę, że to nie jest jakaś klapa, co nie? Znaczy nie wierzyłem, że to może być klapa, ale... No wiecie, no... Różnie może wyjść. Znaczy w zasadzie, jeżeli chodzi o CD Projekt Red, to by była już klapa, gdyby ta gra była zwyczajnie średnia. To już by była trochę taka klapa, nie? Ale... Pamiętajmy, że to jest, nie wiem, Cyberpunk 2077 i dajmy na to, później będzie część druga na przykład, nie? Pewnie będzie lepsza. No to znowu oni jednak od takiego klasycznego RPG-a akcji przeskoczyli na jakąś taką, no... Też RPG, ale strzelanie bardziej, nie? Więc taki inny klimat. Więc zawsze to pierwsze podejście może być trochę gorsze. Jeżeli gra jest według wielu osób 9 na 10 chociażby już, no to już jest zajebiście, nie? Myślę. No wątpię, żeby tu było przejście, ale kto wie, co się może kryć. Czy się chujowo siedzi ostatnio, muszę kurde co chwilę się wyprawiać. Z tego Stalrimu też się coś tam robi, ale my już chyba nic sobie nie potrzebujemy wykuwać.
Okej. Okay. No nie wiem, czy tutaj coś będzie, ale zróbmy sobie to, żeby mieć to z głowy, nie? Także proszę ja was. Szczerze mówiąc, to ciężko powiedzieć, na jaką inną grę jeszcze tak czekam teraz. No tego Baldura trójkę, jak wyjdzie w pełni chyba najbardziej. Ale tego Early Accessu to nawet nie ruszam. Nawet się nie kieruję wzroku swojego na to, nie? Absolutnie. Teraz dopiero ta gra ma być zajebista. Ma spełnić moje oczekiwania w 100%. Skoro dali do Early Accessu, żeby zrobić z nią dobrą na koniec. Ja się dziwię, że ludzie w to grają, kurwa, na Early Accessie, naprawdę. Nonsens. Kompletny. No grę RPG w Early Accessie, nie? A tak jakby na przykład dali Cyberpunka w Early Accessie. Ja wiem, że są też inne gry RPG chyba w Early Accessie bywają. Rozumiem jeszcze ten właśnie survivale jakieś, nie? Gdzie tam praktycznie nie ma fabuły, albo jakaś tam jest gdzieś z tyłu, ale chodzi bardziej o mechanikę. I chodzi o to, żeby właśnie mieć ten feedback od graczy. Co można by jeszcze poprawić, żeby się lepiej grało, bo chodzi o to, że ty coś sobie tam tworzysz, wytwarzasz, budujesz bazę, nie wiem, kopiesz rudę, nie wiem, wiecie, craftisz rzeczy, o to chodzi w tej grze. A nie, że ty masz historię i to jest w Early Accessie i tak... Bzdurnie. Kompletna bzdura, jak dla mnie to jest. W sensie, że co, nie, co mają ci powiedzieć gracze, no to ma być fajna historia i ma działać, no nie wiem. Co ci powiedzą na przykład, weź, no co ci powiedzą? Że jest zepsute, no to sami widzicie na pewno, czy coś jest zepsute, czy działa dobrze, to widać przecież samemu. Że nie wiem, weź wyjeb ten czar, bo jest dziwny, nie dawaj tego czaru. Albo, nie wiem, daj tutaj miecz. W tym miejscu. Nie wiem, kurwa, no nie wiem, nie? Albo nie podoba mi się ta historia, nie? To co, zmienicie teraz całą historię? Nie czaję tego. No rozumiem, że tam, wiadomo, że przecież robisz grę, to robisz dla graczy, no to jak... Będzie dużo głosów na jakiś temat, no to pewnie warto posłuchać, nie? Chociaż to też nie będzie reprezentowało w 100% to, co kurde wszyscy pomyślą, którzy będą grali. A dla mnie to jest nonsens. Ten Baldur w Early Accessie. Dobra, mamy krasnoludzkie ruiny. Właśnie o to chodzi chyba, że jak robisz RPG, to ty czekasz na to, żeby cię zaskoczyli tym, co oni tam nowego dali w tej grze, fajnego, czego jeszcze nigdy nie widziałeś w innej grze na przykład. Jaki system rozwoju postaci, jakiś innowacyjny, albo chociażby, nie wiem,
skille jakieś fajne, ciekawe, a nie, że ty kurde grasz już wiesz jak chcesz i przebierasz sobie. Dobra, tego skilla weźcie wyjebcie, bo tam nie wiem, mi się nie przyda, nie? Czy coś. Bo mi się nie podoba, oczywiście, że nie powiesz, że ci się nie przyda, nie? Żebyś przeżył jakąś przygodę, której nie przeżył, historię, jakiej nie było jeszcze nigdzie indziej, nie? No i ty, kurde, grasz w Early Accessie, co potem będziesz grał w to w pełnym tym, w pewnej wersji, przecież już to znasz. Tylko, że było niedojebane. Twoje pierwsze wrażenie poszło się jebać już kompletnie, nie? No, ale spoko. Bo się boją, że nie chcą jakby wydać chujowego Baldura trójki, no ale już zjebali to. Jak dali w Early Access, to już zjebali. Później koniec końców gra może będzie dobra za parę lat, jak już tam wyjdzie z Early Accessu, ale teraz na tą chwilę to jest zjebana. Bo jest w Early Accessie. Standardowo, ja ominę pułapkę, Lydia wejdzie i ja wyhaczę. Dzisiaj mogę być też trochę mniej małomówny, mniej, właśnie bardziej małomówny, bo kurde, chujowo mi się coś, kurde. No dzisiaj nie jest mój dzień, może tak, ale chcę nagrać ten odcinek, bo później nie wiem, czy będę miał czas, także delektujmy się gierką. I że niby co ją teraz wymyśleć? Jak otworzyć te drzwi chyba, tak? To jest to, co rozkminiamy.
Żyjesz? Chyba trzeba jebnąć. Ja mam dzisiaj taki dzień typu Netflix and chill, tylko nie wiecie. Chętnie bym się jebnął do wyrka. I zaraz to chyba zrobię. Tylko nagram ten odcinek właśnie. Ja tam na pewno spośród tych 300 odcinków, które nagrałem, jeden taki przemilczany prawie, że nie zaszkodzi. Aż tak bardzo chyba. Czegoś takiego nie widziałam. Ci to mieli pomysły. Chyba muszę po tym przeskakiwać.
pasaż. Pasaży. Co się kurwa dzieje? Oba. Co jest? Ale to nie wszystko to... Trzeba iść w drugą majkę teraz chyba. Tam muszę się dostać. Aha, może. Dobra, dobra, dobra. Teraz na tamte, jakby. Dobra, to chyba wiem. Nie wiem, po co był ten zawór trochę. A teraz muszę na tutaj chyba zaskoczyć. No.
Ej, this. Ulen w końcu mnie urobił. Obiecałam, że pomogę mu znaleźć to oblicze Mzunda, o którym tyle gadał. Nie wiem, po co mu jakiś stary krasnoludzki hełm, ale mam u niego dług do spłacenia, więc nie będę marudzić. Zatrzymaliśmy się na odpoczynek po przejściu przez Zębatki. To miejsce jest niesamowite, ale nie mam bladego pojęcia, jakie było jego przeznaczenie. Po co krasnoludom było tyle kół, zębatych rur i maszyn? Na tych wirujących zębatkach musieliśmy pokonać kilka metalowych pająków. Tak mi się wtedy w głowie zakręciło, że omal nie spadliśmy. Wiem, co czujesz. Może już tu będziemy wchodzić do kotłowni. Co one tu robią, kurde? Wydobywają coś? Edith została przy zębatkach, żeby zatrzymać te metalowe bestie i tyle ją widziałem. Pozostaje mi ruszyć dalej i mieć nadzieję, że udało jej się ujść z życiem. Niestety na drodze stanęła mi brama, z którą nijak nie umiem sobie poradzić. Sądząc po rurach prowadzących do niej od bojlera w środku pomieszczenia jest otwierana hydraulicznie. Spróbuję puścić parę strzałów w stronę rezonatorów, może to coś da. Pierwsza próba nie poszła dobrze. Każdy z trafionych rezonatorów zaczynał pompować parę, a bojlerowe lampki zapalały się na niebiesko. Co chyba było dobrym znakiem. Niestety po kilku kolejnych strzałach zrobił się pomarańczowy. Ustrojstwo wypuściło całą parę, a wokół mnie zaroiło się od krasnoludzkich maszyn. Czuję jednak, że tu właśnie znajdę oblicze Mzunda, więc nie zamierzam się poddawać. To musi być jakaś metoda. Pewnie nie można przesadzić z ciśnieniem w bojlerze, wydaje mi się. Że trzy lampki rozbłysły, kiedy trafiłem ten rezonator po lewej. Tym razem będę strzelać od prawej. Zobaczymy, co to da. I chyba nie przeżył, nie? Ciekawe. Rozwiążemy sobie tą zagadkę z przyjemnością w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnej części przygód Skyrim Special Edition na modach dodatek Dragonborn. Na razie.